Witamy Państwa. Magazyn sportowy rozpoczynamy od drugiej ligi piłki nożnej i meczu Widzewa z Krzo Ostrowiec Świętokrzyski. To spotkanie sąsiadów z tabeli przed tym meczem. Krzo wyprzedzało Widzew o zaledwie jeden punkt. Łodzianie na swoim boisku chcieli to spotkanie wygrać i przeskoczyć drużynę gości w tabeli. Zaczęło się znakomicie. Oto akcja z trzeciej minuty spotkania. Doskonała seria podań i Rafał Pawlak zdobywa pierwszego gola dla Widzewa w tym meczu. Popatrzmy jeszcze raz. Bartosz Iwan do Kamila Kuzery. Ten przed bramkarzem posyła piłkę do Pawlaka, któremu nie pozostaje nic innego, jak tylko doprowadzić do stanu 1-0. Ale z tego stanu łodzianie i kibice na stadionie cieszyli się przez zaledwie 4 minuty. Oto siódma minuta tego spotkania. Błąd obrońców Widzewa i z 5 metrów piłkę do łódzkiej bramki posyła Marcin Woźniak. Artur Cholewiński absolutnie bezradny, piłka wprawdzie pomiędzy nogami, co może być pewnym dyshonorem, ale w takiej sytuacji z pewnością nim nie jest. Widzewiacy nie bardzo chcieli pozwolić na to, by taki rezultat utrzymał się zbyt długo i po pół godzinie gry zdecydowanie nacisnęli. Seria rzutów rożnych, dwie sytuacje niewykorzystane, ale w końcu trzecia w 37 minucie już tak. Tym razem błąd popełnili obrońcy Krzo. Wybijając piłkę, jeden z nich trafił, to był Grzegorz Skwar, trafił w Pawła Kapsę stojącego w bramce, a refleksem popisał się Bartosz Iwan i było 2-1. Zespół z Ostrowca pokazał jednak, że jest drużyną groźną. Prezes Mirosław Stasiak głośno mówi o tym, że skład personalny tej drużyny pozwala myśleć nawet o walce o awans do ekstraklasy. Pod koniec pierwszej części spotkania zawodnicy zespołu gości przeprowadzili 2 akcje, ale na szczęście dzięki dobrej postawie obrońców Widzewa z tych akcji większego zagrożenia nie było i łodzianie do przerwy prowadzili 2-1. W przerwie trener Stefan Majewski musiał wręcz dokonać jednej zmiany. Za Marcina Nowaka wszedł Tomasz Michalski, a wszedł głównie dlatego, że Nowak złapał w pierwszej części spotkania żółtą kartkę. Miał jeszcze kilka ostrych interwencji, zatem obawiając się całkiem słusznie, że Nowak może boisko opuścić z kartką czerwoną, Stefan Majewski wpuścił Tomasza Michalskiego. No ale powróćmy do gry. Znów Widzewiacy w ataku. To 54. minuta meczu. Adrian Klepczyński w znakomitej sytuacji, 4 metry przed bramką. Czy był faulowany? Moim zdaniem tak. Popatrzmy, akurat tutaj Grzelak zasłania tę sytuację, ale widać, że piłka stoi właściwie w miejscu, a interweniujący obrońca przewraca Klepczyńskiego w polu karnym. Sędzia jednak faulu się nie dopatrzył. Wynik nadal bez zmian. Ale bez zmian do 62. minuty. Doskonała akcja Bartosza Iwana, fantastyczne podanie na lewą stronę, tu Świerblewski ostro zaatakowany przez bramkarza, piłka wybita z bramki przez obrońcę, ale już dobitka Bartosza Iwana skuteczna i Widzew prowadzi 3-1. Popatrzmy jeszcze raz, ciekawe skądinąd, czy sędzia, gdyby tej bramki nie było, zdecydowałby się na podyktowanie rzutu karnego z opóźnieniem, ale jednak przecież powinien był to zrobić. Tak czy owak, akcja zakończona zdobyciem bramki. To była 62. minuta meczu, a to już 67. Damian Świerblewski raz jeszcze próbował, tym razem jednak obok bramki. 2 minuty później błąd, jeden z niewielu w tym meczu, popełnił Artur Cholewiński. Na szczęście dla naszego zespołu bez konsekwencji. To piąstkowanie w plecy zawodnika zespołu gości. Dobra asekuracja, tym razem już znacznie lepiej niż w pierwszej połowie grającej obrony Widzewa, i kontra wyprowadzona przez Rafała Pawlaka. Niezbyt dobre podanie, jest jeszcze Iwan, nieudany drybling. Zabrali piłkę obrońcy i z dobrej akcji nic nie wyszło. Przypomnę, to była 69. minuta spotkania. Nic nie wyszło także z kontrataku zespołu gości. A teraz już akcja z 75. minuty. Znów odebrana piłka przez łodzian, którzy niepodzielnie panowali w środku pola, nie pozwalając na zbyt wiele zespołowi z Ostrowca Świętokrzyskiego. Grzelak zdecydował się na strzał z 17 metrów z dużym trudem, ale jednak Kapsa obronił. W 86. minucie
Zespół KSZO pokazał, że potencjał z pewnością ma. Grzegorz Skwara na lewym skrzydle, precyzyjne dośrodkowanie i na szczęście widzewiaków Łukasz Wesecki nie trafił w piłkę. A to już 87. minuta meczu. Bardzo ładne zagranie Grzelaka, wpada w pole karne, Świerblewski jest przytrzymywany za rękę przez obrońcę i Artur Radziszewski, kiepsko trzeba przyznać, sędziujący to spotkanie, dyktuje rzut karny. Publiczność nawoływała, by strzelał Adam Kardasz, bardzo dobrze spisujący się w tym spotkaniu, ale zgodnie z ustaleniami do piłki podszedł Jarosław Lato, który ustalił wynik meczu. Widzew zasłużenie i wysoko pokonał KSZO 4-1. Zwycięstwo bardzo efektowne, ale mecz był znacznie trudniejszy, niż by można było sądzić po suchym wyniku. Na pewno tak, spodziewaliśmy się bardzo trudnego spotkania, niemniej jednak zwycięstwo cieszy i to w przekonującym stylu. Uważam, że są takie mecze, które trzeba wygrać. Dzisiaj był jeden z takich meczy. Trzeba zespołowi pogratulować za zaangażowanie, za walkę i za strzelenie 4 bramek, bo to nie jest łatwe strzelić drużyną, która jest przed nami 4 bramki. Początek wręcz wymarzony, bramka zdobyta w 3 minucie, ale potem seria koszmarnych wręcz błędów obrony przy tej akcji, kiedy no, nikt nie potrafił dwukrotnie wybić piłki z pola karnego. Co pan wtedy pomyślał, kiedy po tej euforii z postrzeleniu bramki natychmiast właściwie goście zremisowali? Ja widziałem mobilizację w zespole, wierzyłem, że dzisiaj zespół wygra. Zagrali chłopacy naprawdę bardzo dobrze. Była chwila słabości, powiem kilka błędów, ale pokazali, że potrafią grać w piłkę, a przede wszystkim strzelili 4 bramki. To bardzo cieszy. W drugiej połowie do tego wyraźna była dominacja naszej drugiej linii, bo piłkarze KSZO praktycznie nie zbliżali się do naszego pola karnego, a środek pola wygrany zdecydowanie. To chyba także był klucz do sukcesu. Na pewno tak. Zagęściliśmy sobie już środek, a szczególnie po uzyskaniu prowadzenia. Ja powiem w ten sposób, zespół KSZO się nastawił wybitnie na grę defensywną, chciał osiągnąć sukces poprzez stałe fragmenty gry i do tego dążył. Faktycznie był bardzo groźny tylko przy stałych fragmentach gry. A teraz kolejny mecz wyjazdowy, gracie takiej sinusoidzie, wzloty, upadki, jak będzie we Włocławku? Gramy z dobrymi drużynami dobrze na wyjeździe. Kujaw jest tą drużyną, która też się liczy. Myślę, że tam będzie bardzo dobry mecz i obyśmy go rozstrzygnęli na naszą korzyść.